Nie pieprz mi tu o żadnych miejskich legendach. Jezu, w naszej pracy powinieneś wiedzieć. O czym ja gadam? Że to kurwa nie są żadne historie, baranie. Dobra. Niektóre owszem. Znaczy, jasne. Żaden gangster się nie zastrzeli, bo mrugnąłeś światłami. No ale wile to nie tylko legendy. Czemu nikt o nich nie słyszał? A ktoś słyszał o skipach? Nie jesteśmy sami tej imprezie, wiesz? Nie. Nie pieprz od rzeczy. Słuchaj. Powiem ci skąd wiem, że są prawdziwe. Dobra. To było trochę czasu temu. Polowałem na elfy w Jersey. Co? Były niskie, miały spiczaste uszy i piskliwe głosiki. To mi wystarczy. Czy były na serio elfami? Pewnie nie. Na pewno nie piekły żadnych ciasteczek. Ale mnie kurwa nie obchodzi jak nazywają. Nie. W każdym razie nie przerywaj mi. No więc skończymy robotę. Piję sobie spelunię po złej stronie miasta. Przypomina dom, nie? No i jest sobie pewna prostytutka. Jest słodka, więc kupuję jej drinka. Nie, to niezbyt profesjonalne, ale co ci obchodzi tutaj po godzinach? Jezu. No i pijemy sobie, gawędzimy i nagle czuję jak ci pani się najmniej mocniej niż Buddy Holly i Wielki Buper. Ta, wiesz do czego zmierzam. Wiesz jak się mówi, budzisz się w wannie z lodem, nie? Brednie. Zabierają ci nerki. Co ich kurwa obchodzi, czy przeżyjesz? Jesteś tylko przypadkowym gościem, który może ich wsadzić na komisariat. Lepiej jak zdechniesz. Ta. Dalej żyje. Dzięki, że zauważyłeś. Może zauważyć coś jeszcze. Coś, czego oni nie wzięli pod uwagę. Jestem kurwa wielki. 136 kg wagi. Jakieś 2 metry wzrostu. Jest mi kurewsko dużo. I wiele potrzeba, by mnie powalić. Jeszcze więcej, by mnie utrzymać na glebie. Więc budzę się z bólem w boku. Otwieram oczy i widzę jak ten kutas rośnie na mnie skalpelem. Bardzo szybko go powstrzymałem, zaufaj mi. Byłem lekko otumaniony, ale w końcu jestem wytrenowanym agentem fundacji. To byli amatorzy. Poszło jak z płatka. Więc mi tu nie pierdol o miejskich legendach. W każdym razie miej oczy szeroko otwarte. Ten chuj z hakiem niedługo się pokaże.